Jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, Państwowa Straż Pożarna jest bardzo zaangażowana w pomoc. Przede wszystkim chodzi o pomoc sprzętu ratowniczego. Była bardzo duża akcja zorganizowana przez Komendanta Głównego, która była ogłoszona zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i dla Ochotniczej Straży Pożarnej. I ze względu na skalę to oczywiście więcej dały Ochotnicze Straże Pożarne. Zajmowaliśmy się później przetransportowaniem tego w miejsca, gdzie zbieraliśmy te sprzęty. To było głównie województwa graniczące z Ukrainą. I następnie były to przesyłane dalej. Nie wiem dokładnie, ale było ponad 50 tirów, które zostały sprzętu samego ratowniczego wysłane i 170 samochodów, różnych samochodów ratowniczych, pożarniczych, no i tego typu sprzętu. Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, nie jest bezpośrednio Państwowa Straż Pożarna zaangażowana w wysyłanie pomocy. Tutaj się posiłkujemy pomocą właśnie Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktualnie w mojej jednostce zajmujemy się koordynacją, współpracą z UNESCO, pomocy humanitarnej. Mamy tu taki punkt przerzutowy pomocy humanitarnej aktualnie z Francji. Jest to już chyba nasza piąta ciężarówka, którą zarówno czy to rozładujemy, czy załadujemy i wysyłamy to wszystko na Ukrainę. Co mogę powiedzieć, że wraz z nami zaangażowały się w to inne jednostki, szczególnie tutaj chciałbym podziękować jednostce z Pieroga i z Dąbrówki, bo bez nich byśmy nie dali rady, to jak to widać, potrzebna jest siła ludzi i mogę tylko zapewnić, że jeśli będzie potrzeba dużo więcej pomocy, na pewno staniemy na wysokości zadania i damy radę. From Malaga, Spain. Jesteśmy z Malagi, z Hiszpanii. Okay, we are firefighter professional there. Jesteśmy zawodową strażą. Jesteśmy przedstawicielami zawodowej straży pożarnej z Hiszpanii. We are here helping the refugees. Jesteśmy tutaj, żeby pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale tutaj pracujemy jako ochotnicy. Yeah. Bo oprócz tego, że jesteśmy zawodowymi strażakami, to też jesteśmy ochotnicy. We are the firefighter without frontiers. Jesteśmy z organizacji pozarządowej, która się nazywa Strażacy Bez Granic. And we always stay in catastrophe. Zawsze kiedy wydarzy się jakaś katastrofa, no jedziemy na miejsce, żeby pomagać. Yeah, we are always when they need the people help, we stay there. Generalnie wtedy, kiedy ludzie potrzebują pomocy, możemy.